Nasz kolejny mówca, Michał Kusiak, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale nie będzie na tej scenie sam. Będzie z nim także Rafał Ryszelewski, uczeń technikum informatycznego w Świdwinie. Zapraszam serdecznie na scenę. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na naszej prezentacji. Zacznę może od takiego krótkiego cytatu. Komety są jak koty. Mają długie ogony i robią to, na co mają ochotę. To jest cytat Davida Leviego, jednego z największych łowców komet, miłośników astronomii, który odkrył ich ponad 20. Jako młody uczeń, będąc jeszcze w szkole podstawowej, później w liceum, pasjonowałem się astronomią. Chciałbym ten wykład, bardzo krótki, dedykować swoim nauczycielom z gimnazjum, z liceum, którzy pomogli mi przejść przez pewne etapy edukacji, przygotować mnie do konkursów przedmiotowych i w jakimś stopniu do studiów wyższych. Jednocześnie chciałbym tutaj serdecznie też pozdrowić pana dziekana Zdzisława Goldę z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest moim mentorem i przewodnikiem, który naznaczając ścieżkę, w jaki sposób moja edukacja powinna wyglądać. Nasza przygoda z Rafałem rozpoczęła się około 5 lat temu. Obaj mieliśmy marzenie odkryć kometę. Jedną z takich inicjatyw była misja kosmiczna prowadzona przez Agencję Kosmiczną NASA oraz Europejską Agencję Kosmiczną, której głównym zadaniem było prowadzenie obserwacji Słońca. Jednakże okazało się, że na przestrzeni kilkunastu lat sonda kosmiczna SOHO stała się jednym z najaktywniejszych łowców komet w historii. Rafała poznałem w 2010 roku. Narodowa Agencja Kosmiczna NASA miała problemy finansowe i dużo funduszy zostało wtedy uciętych, w związku z czym Centrum Koordynowania Poszukiwań wylądowało tutaj w Polsce, w zasadzie na Żywiecczyźnie. Wówczas poznałem Rafała jako młodego miłośnika astronomii pochodzącego ze Świdwina. Uczył się wówczas w gimnazjum. Miał 13 lat. Zapytał mnie: Michał, chciałbym odkryć kometę. Jak to zrobić? I tak rozpoczęła się nasza współpraca. Podałem prosty, można powiedzieć, taki proste porady, które Rafał wykorzystał i swoją kometę odkrył po niecałych 2 miesiącach. Jak wspomniałem, sonda kosmiczna SOHO jest jednym z najbardziej aktywnych łowców komet w historii. Możliwe, że na dniach będziemy świadkami, że sonda kosmiczna zanotuje odkrycie 3000 komety, tak zwanej muskającej Słońce. Jeśli chodzi o dokonania Polaków, są znaczące, ponieważ w tym momencie miłośnicy astronomii w Polsce odkryli z łącznej puli około 10% obiektów. Ale jeśli chodzi o nasze poszukiwania, mieliśmy oczywiście większy zapał i czuliśmy cały czas niedosyt. O, coś tutaj. O. Od 2012 roku jestem członkiem międzynarodowego projektu naukowego TOTAS. Jest to projekt wykorzystujący Obserwatorium Europejskiej Agencji Kosmicznej do poszukiwania obiektów, które stanowią niebezpieczeństwo dla Ziemi, planeta Litwinała. Moimi największymi sukcesami w tym projekcie po 3,5 roku działalności jest identyfikacja blisko 1800 planetoid, które są teraz kandydatami na odkrywcie. Ponadto moim największym sukcesem jest odkrycie komety P2014C1 TOTAS, za którą został uhonorowany prestiżową nagrodą Edgara Wilsona jako pierwsza osoba w Polsce. Jednocześnie równolegle prowadziłem swoją działalność, nawiązując współpracę z przedsiębiorcą z Krakowa. Michał Żonowski jest lekarzem. Nie jest na co dzień związany z astronomią, nie zajmuje się tym zawodowo. Jednakże posiadając pewne środki finansowe, wybudował pierwsze obserwatorium zdalnie sterowane położone na terenie północnych Włoch. Jak się okazało, przyniosło ono znakomite rezultaty. Obserwatorium jest tak zbudowane, że jesteśmy w stanie sterować nim za pośrednictwem telefonu komórkowego. Prowadząc obserwacje, możemy iść spokojnie się wyspać, rano pobrać dane, przeanalizować
i szukać interesujących nas obiektów. Podobnie jak w przypadku Rafała, Obserwatorium Rantiga Observatorium działa pod kątem poszukiwania drobnych ciał w Układzie Słonecznym, a także od niecałego roku również pod kątem poszukiwań gwiazd supernowych. Jeśli chodzi o poszukiwania, które prowadziliśmy w Rantiga Observatorium, one oczywiście trwają do dzisiaj, zanotowaliśmy 1600 kandydatów na nowe planetoidy i kilkaset planetoid, które prawdopodobnie będą naszymi odkryciami. Ale nasze działania trwają dalej. Dowiedzieliśmy się, że na pustyni Atacama w Chile zespół miłośników astronomii z Rosji zakończył swoją działalność, ale przetransportować sprzęt z takiego terenu to jest niestety kosztowne i logistyczne przedsięwzięcie, więc postanowili sprzedać obserwatorium. I w tym wypadku Michał Żołnowski i Marcin Gernek postanowili zaryzykować i kupić tamten sprzęt. Warunki pogodowe w tamtym rejonie są znakomite. Można obserwować praktycznie cały rok, jednakże jest mnóstwo pracy. Jak Państwo widzą, my z Rafałem w tym momencie regularnie zajmujemy się analizą tych danych, jednakże jak widzicie, jesteśmy cały czas, można powiedzieć, wyspani. Chociaż nasza praca w zasadzie w tym momencie trwa 12-16 godzin na dobę. Dlaczego obserwatorium na południowej półkuli? Głównym powodem było to, że na terenie Stanów Zjednoczonych działa kilka obserwatoriów prowadzonych przez wielkie uniwersytety i są one finansowane przez rząd amerykański i ich wydajność, efektywność jest niesamowita. Więc chcąc mieć szansę na znalezienie nowego kosmicznego ciała, musieliśmy skupić uwagę na południowej półkuli nieba. Tutaj na przedstawionym rysunku mamy mapę całego nieba z naznaczonymi obszarami, które są przeszukiwane w ciągu nocy. Te na biało to są obszary, które przeskanowało Obserwatorium Polonia. Jakie są sukcesy? Strategia obserwacji mniej więcej polega tak, że w ciągu nocy wykonujemy od 30 do 80 pól nieba. Jest to zależne od aktualnej fazy Księżyca, ponieważ jak wiadomo, przy dużej fazie Księżyca jasność nieba nie pozwala na wykonywanie dużej ilości zdjęć. Obecnie przedstawia się to tak, że obecny zestaw, który mamy w Chile, pozwala nam na dokonywanie obserwacji obiektów kilkanaście tysięcy razy łatwiejszych niż zasięg ludzkiego wzroku. Dodatkowo ważnym elementem całego zespołu, całego projektu jest serwer, którego jestem administratorem, a nie mógłbym w nim być, gdyby nie szkoła, jestem uczniem, czyli techniki informatyczne. Tutaj wielkie podziękowania dla moich nauczycieli, Roberta Szczepaniaka i Bogdana Pietrzaka, którzy są jednymi z najlepszych informatyków w Polsce. Tak, przez w ciągu pół roku już gromadzenia danych mamy już prawie pół terabajta. Jest to ogromna ilość. Naszym największym dokonaniem do tej pory jest odkrycie komety Polonia, które było właśnie kilka miesięcy temu. Nazwa Polonia się wzięła stąd, pochodzi ona od nazwy Obserwatorium, Obserwatorium Polonia. Jest to oczywiście umyślne zamierzony efekt, jakim było promocja naszego kraju na całym środowisku międzynarodowym. I to oczywiście nie wszystko, poszukiwania trwają dalej. Jednakże na zakończenie chcielibyśmy Państwu przedstawić nasz postulat. Działamy z Michałem Żołnowskim i z Marcinem Gentkiem. Wielu miłośników działa między sobą, uczniowie ze starszymi osobami. Naszym postulatem jest to, żeby nauczyciele, kuratoria oświaty zainteresowały się współpracą z osobami, które zajmują się dziedzinami nauki hobbystycznie. Jest to związane przede wszystkim z tym, że będąc w szkole średniej, w szkole podstawowej czy też na studiach, często wiedzę zdobywamy schematycznie, a te osoby, które zajmują się tym tematem miłośniczo, nie mają wypracowanych schematów, często mają nowatorskie pomysły. Warto rozważyć tę kwestię pod uwagę. Dziękuję bardzo.